Cześć wszystkim, z tej strony ElvenPad, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Kto pytanie błądzi, w którym to odpowiadam oczywiście na zadawane przez was pytania oraz wyjaśniam różne pojęcia związane z League of Legends. No i lecimy od razu na początek, takie połączenie dwóch pytań, czyli tak, co sądzisz o dzisiejszej Kali, to jest pierwsza część, a druga część, dlaczego huragan jest ostatnio tak często składany właśnie na Kali? Po pierwsze, co o niej sądzę? Jest całkiem mocna w tym momencie, sam nią również często gram, mider bardzo bezpieczny, bardzo mocny w lejcie, można sobie bez problemu poradzić na większość champów granych na midzie, również tych bardziej nieprzyjemnych, natomiast tak, dlaczego właśnie huragan jest często składany na Kali? Tutaj chodzi o to, że Kali ma bardzo dużo modyfikatorów autoataków, wzmacniaczy. Czyli tak, po pierwsze jej mocniejsza autoatak Z, czyli dodatkowy splash damage, dodatkowy magic i tak dalej. Po drugie obniżenie resistów z pasywu, które tu nakładamy również przez autoataki. No i po trzecie ten mocniejszy autoatak, jeżeli składamy na shortufa, co jest itemem bardzo, no chyba praktycznie zawsze chyba używanym na Kali. Czyli mamy te trzy rzeczy. Wszystkie dosyć mocno wzmacniają nasz autoatak. No i w Hurricane chodzi o to, żeby te wszystkie dodatkowe efekty nakładać na więcej niż na jeden cel po prostu. No bo to jest bardzo mocne, jeżeli chodzi o jakieś teamfighty, gdzie właśnie przeciwnicy są w miarę skupieni. Również bardzo mocny przy speed push. Czy jest to lepsze podejście od zwykłej takiej Kali, którą ja zazwyczaj gram? Nie wiem. To jest, zależy od gry sytuacji, kto jak to woli grać. Myślę, że oba buildy są bardzo porównywalne, w sensie na przykład Bergi i Hurricane, tak? Oczywiście dodatkowo do tego na shortów, czapa i tak dalej. Natomiast druga szkoła to jest granie na przykład pod buty Sorcerki i pod Lichbane'a zamiast Hurricane'a. Ja wolę tą właśnie wersję z Sorcami i Lichbane'em, przyjemniej mi się gra, jest więcej troszkę bursta. Ja nie jestem graczem, który często się bawi jakieś split pushy, także może dlatego mnie to zbytnie nie jara. Ale jeżeli ktoś lubi taki playstyle właśnie split pushowania, mocnego, bardzo szybkiego czyszczenia dżungli na przykład, no i mocnego shredu właśnie w teamfightach, no to jak najbardziej można śmiało takim buildem również grać. Pytanie drugie. Co sądzisz o nowym sposobie budowania Udyra? Podczas pierwszego cofnięcia kupujemy Madredo oraz Kirstoma. Na pewno to się sprawdza. Widziałem takiego jednego pulsiego streamera, każdy oczywiście chyba kojarzy Mervariana. On właśnie, jak tam czasami podglądałem, coś tam się dzieje u niego, no to właśnie takim buildem tym Udyrem najczęściej gra. No i to ma taki sens pod tym względem, że no ten Spirit Stone zapewnia nam wystarczający sustain do końca gry tak naprawdę, żeby sobie z nim tam popylać. No i tak, to się przydaje w takiej sytuacji, jeżeli decydujemy się grać Udyrem bez w ogóle żółwia rozwiniętego, bez Turtle Stance'a. Czyli gramy na przykład na pierwsze dwa level bierzemy Phoenix'a i Tigera, tak? Jesteśmy dużo szybsi, no ale ten brak sustainu w postaci żółwia, no trzeba czymś nadrobić. No i tutaj wchodzi właśnie ten Spirit Stone. No to ma swoje zalety, no bo możemy dzięki temu w ogóle Turtle Stance'a ominąć, możemy się skupić na stance'ach ofensywnych i na niedźwiedziu, tak? Żeby dodatkowo mieć mu bezpieczną mobilność. Także jak najbardziej jest to rzecz do przemyślenia, tylko trzeba to budować z głową na pewno mądrze. Pytanie kolejne. Jakie postacie są dobre na mapce 3x3? No cóż, ja za dużo 3x3 nie gram, chociaż ostatnio mi się zdarzyło parę razy. No i z takich moich przemyśleń są takie trzy rzeczy, które myślę warto tutaj wdać pod uwagę. Po pierwsze, jakieś postaci niezbyt papierowe, czyli troszkę tankowatości się przydaje. Po drugie, na pewno warto mieć coś mobilnego, czyli z jakimś doskrokiem, odskrokiem, przenikaniem przez ściany i tak dalej. No bo tam wiadomo, odległości od demy są bardzo małe i tam ganków się dzieje naprawdę dużo. No i po trzecie, muszą być to champy użyteczne jak najwcześniej w grze. Czyli no bo tam gry nie trwają 40-50 minut, tam nie możemy grać na system, który będziemy przez pół godziny sobie stakować kół i nic więcej nie robić, no bo to wtedy nie ma sensu. To muszą być champy, które są użyteczne bardzo, bardzo szybko, nawet najlepiej jeszcze przed wczesnym levelem, chociaż to już tak może bez przesady. No i wiadomo, jakiś sustain na pewno jest bardzo ważny, mobilność, efekt w rankach. Tam nie ma sensu właśnie grania takimi champami typowo farmiącymi, mało się gry shade carry, to jest taka ciekawa sprawa, więcej bruiserów, takich heavy AP carry w ten sposób. Pytanie kolejne. Co sądzisz o nowej mapie Summoner's Rift? Powiem tak, jak wyjdzie, to będziemy rozmawiać więcej. Natomiast tak, na trailerach, na tych filmikach wygląda całkiem fajnie, całkiem przyjemnie. Fajne te animacje potworków, dżungli wszystkich. Mają zamysł, żeby to wszystko było bardziej troszkę czytelne, żeby to tło takie było mniej rzucające się w oczy, tak, żeby nie skupiało na sobie zbytnio uwagi, bo to jest teamfight i tak dalej. Myślę, że ten zabieg będzie osiągnięty, jak najbardziej.
co do martwią mnie takie rzeczy, znaczy mnie tak ogólnie są takie obawy, że będzie to bardziej wymagające dla sprzętu naszego, zapewniali, że nie, że nawet może trochę w drugą stronę, że będzie to jeszcze bardziej przyjazne dla naszych komputerków, no to jeżeli taki cel osiągną, to jest naprawdę bardzo fajnie. Natomiast kiedy ta mapka wyjdzie, to i bez takich, bez szaleństw, bo już słyszałem opinię, że no, następny patch i będzie już tam za tydzień i tak dalej, no nie, to jest przynajmniej październik, listopad tego roku najwcześniej, końcówka tego roku, bo mistrzostwa świata na pewno sezonowych, także spokojnie, jeszcze jest dużo czasu tego momentu. Jeszcze takie jedno pytanie, które mnie bardzo mocno zaskoczyło, trzeba przyznać. Czy nagram Gothica? I powiem tak, nie mam pojęcia, co mam odpowiedzieć, bo ja tą serię, że tak powiem, ubóstwiam. Ja uwielbiam wszystkie części Gothica, poza czwórką ją całkiem minąłem, ale wszystkie trzy części Gothica z dodatkami to ja uwielbiam po prostu. Kiedyś mi coś takiego przeszło przez myśl, żeby tam załóżmy odświeżyć sobie Gothica trójkę i załóżmy jakieś fajne tam odcinki sobie porobić. Nie wiem, nie odpowiem na to pytanie, czy to będę robił, czy nie, bo nie chcę się deklarować, ale może dajcie znać, czy byście chcieli, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć w moim wykonaniu, to może będzie mi łatwiej tą decyzję podjąć. No ale nic, na dzisiaj to będzie tyle, także zostawiajcie, bardzo, bardzo gorąco zachęcam, zostawiajcie swoje propozycje pod filmikiem w komentarzach, tak żebym miał następnym razem również z czego wybierać jakiś tam pytań. Także cóż, dzięki wszystkim za uwagę. Jeszcze raz zachęcam, zostawiajcie swoje propozycje pytań następnego odcinka. Do zobaczenia następnym razem, no i cześć.